10 najdziwniejszych miejsc, w którym mieszkają ludzie. Oj, widzowie. Dziesięć. Kanały Bukaresztu. Rumuńska stolica Bukareszt, niegdyś nazywana Paryżem Wschodu, jest miastem pełnym ozdobnej architektury barokowych pałaców i wysadzanych drzewami bulwarów. Ale pod jego rezydencjami i pałacami leży drugie miasto, którego żaden turysta nie może zobaczyć. Podziemne królestwo wyrzutków i bezdomnych, o, zamieszkujących kurde. Rozległą sieć kanałów. Na czele tego miasta grzechu stoi jeden człowiek o imieniu Bruce Lee, imieniu z czasów, gdy walczył na ulicach. Ojciec, mentor i handlarz wszystkim, zapewnia co bezpieczeństwo. Jest? Wejście do tego podziemnego świata to dziura w chodniku na wysepce drogowej. Te stare tunele były częścią wielkiego projektu, który miał być wykorzystany, aby centralnie ogrzać miasto. W tunelach mieszka, w zależności od pory roku, od kilkunastu do kilkudziesięciu osób. Jak sami przyznają, wszyscy są tutaj jak rodzina. Dbają o siebie oraz swoje potrzeby. Yo, man, to brzmi z jakiejś gry, człowieku, takiej apokaliptycznej, że masz, stary, że wiesz, że wielkie korporacje przejęły ten i wyrzutki, te, co nie mają pieniędzy, człowieku, mieszkają w... Yo, pierdolo, te, kurwa. Menelska baza. Igor, zepsuć klimat. 9. Osiedle Kowloon World City. Jest to osiedle, które istniało do 1993 roku w Hongkongu. Dynamiczny rozwój tego osiedla sprawił, że zostało ono wpisane do Księgi Rekordów Guinnessa ze względu na niespotykanie wysoką gęstość zaludnienia, wynoszącą niemal 2 miliony ludzi na kilometr kwadratowy. Życie Ile? Wewnątrz rządziło się własnymi prawami od... Ile? ...dziesięcioleci. Zaczęły tworzyć się nieformalne struktury i wewnętrzne zasady. Osiedle rozbudowało się w sposób niekontrolowany. Ulice były wąskie, brudne i ciasne. Wraz... Flamey, witam w YFL, dzięki za suba. Dying Light, bez kitu, Dying Light, bez kitu. Upływem czasu opór wobec... Twój pokój smutny będzie top. Smutny koks, weź zamknij dup. Pokój będzie top. Wewnętrznych poczynań i struktur osiedla miasta narastał. W roku 1984 władze Hongkongu podjęły ostateczną decyzję o zburzeniu miasta. Stało się to 10 lat później. W roku 1984 postanowiono zatrzymać rozwój enklawy. Zgodnie stwierdziły to rządy Wielkiej Brytanii i Hongkongu. Ale wiesz, co jest pojebane? To jest taka... Bo to w Chinach, nie? To jest taka chińska fawela. To, chłopie, jak tam się znajdziesz, to już raczej nie wyjdziesz, nie? Tam, to jest taka własny kraj, tak naprawdę. O, to Łódź? Co ty pierdolisz? Wejdziesz, człowieku, i już nie wyjdziesz, nie? Głównie ze względu na szybko narastający chaos. Miasto osiedle nie miało regulacji prawnych. W jego ciemnych, no wąskich i zatłoczonych zakamarkach przestępcy łatwo znajdowali schronienie przed policją. Damn. Negatywny wizerunek miasta przyczynił się do podjęcia ostatecznej decyzji o wyburzeniu całości. Nie było tu prawa, o którym można było mówić. Było to społeczeństwo anarchistyczne, samoregulujące i samookreślające się. Była to kolonia w kolonii, miasto w mieście, maleńki blok terytorium jednocześnie kwestionowany i zaniedbywany. Bydgoszcz? Było znane jako Kowloon World City, ale miejscowi nazywali je inaczej. Hak Nam, miasto ciemności. Miasto ciemności. Osiem. Podziemne miasto, Moskwa. W 2013 roku moskiewska policja zatrzymała ponad 200 nieudokumentowanych obcokrajowców, którzy mieszkali i pracowali w podziemnym mieście, które zostało stworzone, aby trzymać ich z dala od radaru miasta i urzędników federalnych. Z kawiarnią, kinem, kasynem i kurnikiem. Kiedy policja wtargnęła do miasta, ukrytego pod rynkiem w stolicy, odkryła rozległy kompleks odzieżowy ze 122 maszynami do szycia. Podczas gdy robotnicy, ponad 180 Wietnamczyków i 80 Azjatów, przez całą... Kurwa, widzowie, tam... Yo. Czyli to tutaj się szyje te tanie koszulki. Nike tam je robi. Bez kitu. ...dobę szyli markowe ubrania. Ludzie na powierzchni nie mieli pojęcia, co dzieje się tuż pod ich stopami. Z zewnątrz podziemne warsztaty krawieckie wyglądały jak zwykły garaż. W ukrytym mieście był też czas na rozrywkę. O, to kurwa bluzy YFL powstają? Arten! Weź! Bo cię obrażę, a chcę być miły dzisiaj. Tam cancel, bro... Policja znalazła jeden pokój zaprojektowany na turecką kawiarnię z piecem i piecykiem. Było też kino z 35 miejscami i poker room. Praktycznie co... Yo, my man! What the fuck? W roku w Moskwie udaje się odkryć jakieś nielegalne, ukryte miasto. Prawdopodobnie nieprzerwanie pod powierzchnią stolicy Rosji działa kilkanaście niezależnych, ukrytych miejscowości. 7. Para mieszkająca w kanale. Miguel Restrepo mieszka w opuszczonym kanale z żoną i ich psem od około 30 lat. I choć niektórym ten okres może wydawać się przesadnie długi, to małżeństwo przeprowadziło gruntowne remonty, aby uczynić tą przestrzeń nadającą się do zamieszkania. Udogodnienia, które udało im się zapakować w to miejsce, są imponujące. Nie! Kurwa, potrójne sranie, Staw 00, Young Mefe i Cody Byk, proszę bardzo.
Stary, ale... Ale jak to w kanale? To co, jak pada? Jak pada, to co wtedy? Wow, jabłko, 3 dychy, dziękuję bardzo. 30 Panie jabłko, złotych. Czy pan walczy witam o top szefa. 1 donate? Panie jabłko, dziękuję bardzo. Biorąc pod uwagę małe wymiary pomieszczenia, ma tylko 3 metry szerokości, 2 metry głębokości i 1,5 metra wysokości. Miguel i jego żona Maria zainstalowali kuchenkę, wentylator i łóżko. Mają nawet telewizor. Mają prąd, oświetlenie oraz ogrzewanie. Mają nawet futrzastego przyjaciela, Blacky, który pilnuje ich domu podczas ich nieobecności. 6. Bro. Przy rzece Chitaru. Nazywana najbardziej zanieczyszczoną rzeką na świecie, Chitaru, długa na ponad 300 km, jest najważniejszą rzeką zachodniej Jawy w Indonezji. Chociaż woda jest ciemna, gęsta i mętna, jest głównym... Szotek! 200 złotych. What? Piękny jesteś. Yo! Dzięki, ty gościu! Szotek! Co jest? Dzięki, Szotek! My man, that's crazy! Ten, co wypierdolił top 1, 250... Dziękuję, Szotek. Nie musiałeś, ale bardzo dziękuję. The fuck? Wypłata z YouTube'a. Ta, Szotek... Szotek ten... Szotek dostał wypłatę za szoty i teraz przelewa. Źródłem wody dla około 30 milionów ludzi, mieszkających na obszarze między Dżakartą, stolicą Indonezji, a Bandung, sercem obszaru przemysłowego kraju. W ciągu ostatnich 50 lat bardzo złe gospodarowanie śmieciami i odpadami komunalnymi... Nie no, biedna kura. Myślicie, że taka kura, jak na przykład żyje w takim środowisku, to ona na przykład mutuje i zaczyna mi wyrastać na przykład jakieś inne... Wiecie, no bo tam jest pewnie dużo chemii i w ogóle wszystkiego. One pewnie jakieś są takie popierdolone, nie? Że zaczynają być na przykład takie, wiesz... Buntują się na przykład i zaczynają kury normalnie zabijać ludzi w GTA. Kurwa, kura Terminator, człowieku. Oraz brak kontroli nad zrzutami przedsiębiorstw wzdłuż rzeki spowodowały prawdziwą katastrofę ekologiczną. Dzieje się tak dlatego, że na tym terenie znajduje się ponad 2000 firm, głównie fabryk tekstylnych zbudowanych w pobliżu rzeki. Góry osadów spiętrzają się na brzegach rzeki i podkreślają jej granice. Aby Chuj z dupy i Czemu ja zawsze czytam najgorszy komentarz, jaki możesz się znaleźć na tym streamie obsranym? Przepraszam, widzowie, po prostu... Ilustrować, jak brudna jest ta rzeka, w niektórych miejscach nie możemy nawet... Mój mózg po prostu automatycznie, nie wiem, namierza jakieś, nie wiem, przepraszam bardzo. ...zobaczyć wody. Jej powierzchnia jest całkowicie pokryta niewyobrażalną ilością unoszących się na niej śmieci. 5. Pływające wioski. Wiadomo, że cywilizacje rozwinęły się wokół zbiorników wodnych na całym świecie. Raz w prawdziwym życiu, widzowie. Wiecie, ponieważ konieczne było spełnienie różnych codziennych wymagań, takich jak woda pitna, nawadnianie, rybołówstwo i tym podobne. Istnieją jednak społeczności, które żyją dosłownie w wodzie, a nie obok niej. Te osady na powierzchni wód śródlądowych, znane jako pływające wioski, powstały z różnych powodów, takich jak etniczne i zawodowe. Znajdują się one w różnych częściach świata. Spośród takich pływających wiosek warto wymienić. Uros, w Peru, gdzie mieszkańcy jeziora... Oni żyją po prostu na sianie. Wielki stuk siana to jest. Tak to wygląda przynajmniej. Albo suszona trawa po prostu. Nie no, kurwa, siano by się kurwa nie utrzymywało w sumie. Raft IRL? No, bez situ. Titicaca w Ameryce Łacińskiej. Titicaca. I w Peru stworzyli własne pływające wyspy trzcinowe. Uważa się, że społeczność Uros powstała... Yo, to wygląda jak park rozrywki dla dzieci. Wiesz, jak są takie restauracje na przykład? Idziecie do jakiejś restauracji i zawsze jest wydzielony taki, na przykład na podwórku, plac zabaw dla dzieci. I to tak wygląda. Energylandia? Ta. Z AliExpress. Kupujesz na Energylandii bilet do tego. Znaczy, kurwa, na AliExpress bilet do Energylandii i przyjeżdżasz i to cię ten. Kurwa, zjeżdżalna ze stogu siana i się wypierdalasz na mordę. Nice. Stała na długo przed panowaniem Inków na tych obszarach i uważa się, że zostali zmuszeni do wyboru takiego stylu życia, gdy Inkowie rozszerzyli się na ich ziemię. Według ich folkloru byli kiedyś wybrani przez Boga, ale później odrzuceni i wygnani jako podrzędni z powodu chciwości i innych wad. 10 złotych. No właśnie, jak widzicie na przykład widzicie jakieś oferty last minute Malediwy, że jest ultra tanie i kupujecie to all inclusive, to tak właśnie to wygląda. Tak właśnie to wygląda. Tak wyglądają wasze kurwa wakacje. All inclusive, last minute. Obecnie gmina utrzymuje się z ryb... I tak jak wtedy oglądaliśmy, że tam... ciekawe... Właśnie! Wiesz, co mnie ciekawi?
Tak jak wtedy oglądaliśmy ten film z tymi ciekawostkami, że tam na tym, na no, na Wyspach Kanaryjskich były oznaki Polaków, że było napisane śmierć frajerom, nie? Ciekawe, czy tutaj na przykład można znaleźć gdzieś taki małym pisakiem, gdziekolwiek, śmierć frajerom albo coś takiego, nie? Albo jebać PiS, coś takiego. Ciekawe. Ciekawe, czy w takich miejscach byli Polacy. Jestem ciekawy, no. Mega mnie to interesuje. Rybołówstwa i turystyki. Kolejna pływająca wioska to Koh Phangan, położona w prowincji Phang Nga w Tajlandii. Koh Phangan to indonezyjska wioska rybacka zbudowana na palach. Położona w cieniu pionowego wapiennego klifu składa się... Ej, stary, ale jak to działa, że oni mieszkają na czymś takim? I co? I co? I jakby mają wyjebane fale, czy co? Jak? Czy jedna fala i tego nie ma, kurwa? Tam nie ma fal? Surfują wtedy... Tak, Mieszko. Używają domu jako deski surfingowej. Stają, kurwa, na górze i uprawiają surfing. No nie wiem, no bo... No bo zastanawia mnie to. No a skąd wiesz, może... No bo nie, no bo zastanawia mnie to. Od razu im dupę podmywa jak sra... Co pierdolę. Nie śmieszne to było nawet. Nawet to nie było śmieszne. ...z 360 rodzin o łącznej populacji ponad 1500 osób. W tej pływającej wiosce znajduje się szkoła, rynek i meczet, a co najciekawsze, boisko do piłki nożnej zbudowane ze starych skrawków drewna i tratw rybackich. Życie mieszkańców tej pływającej wioski opiera się głównie na rybołówstwie i turystyce. 4. Domki na drzewach plemienia Korowai. Według niektórych teorii setki lat temu nasi przodkowie zamieszkiwali drzewa. Mimo postępującego procesu... Zawsze chciałem mieć domek na drzewie. Na działce mój dziadzio z moim tatą zbudowali taki dom na drzewie, ale bałem się tam wchodzić jakby mały, bo bałem się drzazg się bałem. Bałem się tych takich... kojarzycie te takie stworzenia małe... te takie szczypawki, kurwa, szczypawki były tak, szczypawice czy tam szczypawki, nie wiem. Jezu, to było tak okropne, zawsze się tego tak bałem, że mi tam wyjdzie to, kurwa. Szczypawice? No, nie wiem, no szczypawice, no nieważne. W każdym razie zawsze się tego bałem, jak byłem mały. Dlatego nigdy tam nie chodziłem. Globalizacji wciąż można... Ale pizdą jesteś. Gadum, miałem 5 lat! Głupku. Odnaleźć miejsca i plemiona nieskażone cywilizacją. Jednym z takich plemion jest Korowai, żyjące na terenie Łukasz Kisiel dołącza do UFL. Witam serdecznie. Dzięki za suba. Nowej Gwinei, które wciąż mieszka na drzewach. To intrygujący sposób na życie, który dla nas wygląda jak styl życia kogoś niespełna rozumu. Jednak powodem powstania domów na podwyższeniu w dżungli są tak naprawdę środki ostrożności. Obszar narażony na powodzie i zdominowany przez bzyczące owady okazuje się zagrażającym i kłopotliwym terenem do życia na poziomie gruntu. W rezultacie plemię tworzy każdy ze swoich drewnianych domów w koronach drzew. Specjalny film nakręcony o mieszkańcach Korowai dla kanału dokumentalnego BBC przedstawia jedno... Co tam kurwa lata? Że oni się boją, czy jakoś spierdalają na drzewa. ...z ambitniejszych przedsięwzięć architektonicznych plemienia. Na wysokości ponad 30 metrów nad ziemią plemię zbudowało niesamowitą konstrukcję. Obejmuje ona również wysoką drabinę. Trzmiele? Nice. Sam zbudowany dom ma podłogi i ściany wykonane z kory drzewnej oraz... Muchy CC? Co to są muchy CC? Z tego sklepu z butami, kurwa? Muchy CCC? Mordypu zjebane. CC? A, trzeba było napisać. Dach pokryty liśćmi. Wciąż niewielu turystów dociera do wiosek tego plemienia. Wyprawa do Korowajów to nie spacer po dżungli. Skinex, wpierdalaj, debilu. To wyprawa w czasie do miejsc i... Muchy CC ma... Mucha CC ma AIDS? O kurwa. To czemu oni stamtąd po prostu nie wypierdolą? Bomb twojego starego tablata. I ludzi, którzy jeszcze niedawno żyli w epoce kamiennej. 3. Ponte Vecchio, Włochy.
To najstarszy z florenckich mostów na rzece Arno. Został zbudowany z ciosów kamiennych w latach 1335-1345. Na moście możemy zobaczyć... Rekes! Wow! Rekes kolejny ten, kolejny gifcik, to już twój 11 gift na kanale. Bardzo dziękuję. Zobaczyć normalną zabudowę, co jest rzadkością, jeżeli chodzi o tego rodzaju budowle. Po obu stronach mostu już w XIV wieku zbudowano niewielkie budynki nad dwiema... A to oglądaliśmy to, nie? W jakimś materiale. Było to z tym. To było z tymi ciekawostkami chyba, z Google coś tam, albo z czegoś tam, nie wiem. Fajnymi arkadami. Na moście zawsze gościły sklepy i kupcy, którzy wystawiali swoje towary na stołach przed lokalami po uzyskaniu zgody burmistrza. Było. Dwa. Gdzieś, no. Mężczyzna mieszkający w śmietniku w Nowym Jorku. Na zewnątrz... Nie no, kurwa. Nie no, stary. Co jest? Ogrodzenia w dzielnicy Soho znajduje się coś, co wygląda jak czarny, drewniany śmietnik pomalowany graffiti. To coś, co widzicie w całym mieście i nawet nie zwraca na to uwagi. Ale ta drewniana konstrukcja nie kryje w środku odpadów, jest w niej człowiek. Dean przeprowadził się do małego, ukrytego domu na ulicach Nowego Jorku w 2006... Ej, ale przecież ktoś to może zapierdolić. Podnieś to po prostu i wypierdolić gdzieś, jak on będzie spał na przykład. I co? To jeszcze jest na kółkach. Albo stary, wziąć to, on na przykład będzie spał, wziąć to, rozpędzi i na przykład na ulicę wrzuci. I co wtedy? I spowoduje wypadek. Ma hamulce? Pierdolisz. Ta nogę wystawia. Nogę wystawia. Ma tam dziurę taką, żeby nogę wystawić, żeby zahamować. Bra. W 16 roku budowa kontenera pochłonęła 1500... Nie, tylko mówię... Tylko ty masz takie zjebane pomysły. Skinex, ja po prostu myślę nieszablonowo. Zastanawiam się, martwię się o tego człowieka. Patrz. Widzisz to, co ma tutaj? Z jakiego materiału to jest? Patrz. Załóżmy, że on śpi, co nie? Że śpi. I bierzesz to i zabierasz go na przykład do sauny. Czy coś. Wiecie, tak on ten. I to będzie działać jak mikrofalówka. Przecież. Przecież się kurwa ugotuje w tym. Czy nie? No bo to przekazuje ten. Nagrzeje się, nie? Czy się nie nagrzeje? No chuj do sauny, no chodzi mi o to, że do jakiegoś miejsca, gdzie jest ultra, ultra gorąco. Śmietnik do sauny. Co ty miałeś z fizyki? Chuj wie. Nie no. Klon, drugi miesiąc, witam serdecznie. Hype train. Let's go. Nie no, ale... No nie, no bo patrz, no bo to się nagrzeje, bo to... Sauna nie daje mikrofal? Racja, jest to dobry aspekt. No dobra, a jakby go zamknąć na przykład do mikrofalówki? Dłużej? Albo na przykład wytworzyć fale takie? To co wtedy? Lil Kuchi! Proszę bardzo, witam serdecznie, dziękuję za gifcika. To już wtedy zadziała? No właśnie. O czym ty pierdolisz? O tym, że martwię się o tym człowieku. Bo jest wiele rzeczy, które można zrobić krzywdę mu. Wieloma rzeczami. I to jest bardzo niebezpieczne. $1000. Ma on 1,5 metra szerokości, 1,5 metra wysokości i cześć, nieco Michel. Ponad 2 metry długości. Jest wyposażony w koła, światła, zamek, 2 porty USB, okienko i... O kurwa! Przecież on ma więcej rzeczy tam niż wy w domu czasami. Panele słoneczne. Cała konstrukcja... Masz panele słoneczne w pokoju? Kurwa. Konstrukcja przypomina kosz na śmieci i był to zabieg celowy. Wykonano wszystko tak, aby... Zapalson, witam w YFL. Dzięki za suba. Dziękuję bardzo. Lokator tego niecodziennego domu nie miał problemów, żeby wtopić się w krajobraz wielki... Wow! Błażejek, witam serdecznie, ale dzisiaj tych subów leci. Panowie i panie, bardzo dziękuję, bardzo mi miło. Jakiego miasta? Oczywiście, niesie to za sobą... Ty, ile mamy subów w ogóle? Scam train? 130 subów! Bra, jeszcze 20, żeby mieć 150 i 150 to był rekord chyba. Jest blisko, a marzec się jeszcze nie skończył. Pewne niedogodności. Czasami zdarza się, że ludzie próbują do tego niecodziennego mieszkania po prostu wyrzucić odpady. Jeden. No właśnie. Domy wykonane.
śmieci mu mogą wyrzucać. ...znane z ekstrementów. Masajowie to afrykańska półkoczownicza grupa etniczna zamieszkująca Kenię oraz północną Tanzanię. Dzięki swoim charakterystycznym zwyczajom oraz zamieszkaniu w dostępnym terenie są jedną z najlepiej znanych afrykańskich grup etnicznych. Masajowie, budując domy, polegają na lokalnych, łatwo dostępnych materiałach i miejscowej technologii. Dobra, ale to normalnie wygląda. Przecież to jest na przykład... Czemu to jest top... wysoko jest? Przecież tamte rzeczy były o wiele dziwniejsze. Tradycyjny masajski dom jest skonstruowany dla ludzi, którzy ciągle się przemieszczają, więc jego trwałość jest bardzo... Kondzio, drugi miesiąc, witam serdecznie pana. Dziękuję bardzo. ...bardzo mała. Chaty mają kształt owalu lub koła i są budowane przez kobiety. Szkielet domu jest budowany z drewnianych tyczek, wbitych bezpośrednio w ziemię i przeplecionych mniejszymi gałązkami. Taka konstrukcja jest następnie oblepiana mieszanką błota, trawy, krowiego obornika oraz popiołu. To jest z gówna? Małe domy mają część sypialną, strefę gotowania, czasami spiżarnię i niewiele więcej. Nie ma prądu, bieżącej wody ani toalety. Żadnych luksusowych udogodnień. To domy ludzi, którzy i tak spędzają dni na zewnątrz i używają swoich domów... Miejsce dla ciebie. ...tylko do spania, gotowania oraz innych podstawowych potrzeb. Dziękujemy za oglądanie, jeżeli sporo... Damn, bro. That's crazy. Lepianka z gówna. Nieźle. Jak w Minecrafcie trochę, co? Czy nie? Trochę tak. W realnym świecie. Crazy.